W tym wideo pokażę Wam, jak zarabiać pieniądze przez internet dzięki tworzeniu własnych produktów. Jeżeli więc interesujesz się zarabianiem pieniędzy w sieci, musisz zobaczyć to wideo do samego końca. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Własne produkty w postaci e-booków czy też kursów online są bardzo dobrym źródłem dochodu, a których tworzenie posiada bardzo wiele plusów. Pierwszym z nich jest fakt, że tego typu produkty są niematerialne. Możemy więc tworzyć e-book czy też kurs online i sprzedawać go niezliczoną ilość razy wszystkim osobom, które zechcą tylko nabyć nasz towar. Dla przykładu, sklep spożywczy może sprzedawać jedynie tyle towaru, ile posiada na stanie i tylko takim osobom, które będą w stanie dotrzeć do miejsca, w którym ten sklep się znajduje. Ograniczeniami do zarabiania są w tym przypadku skończona ilość produktów do sprzedaży, jak również zasięg terytorialny. Drugim plusem tworzenia własnych produktów jest szybkość dostępu do danego towaru. Jeżeli klient zdecyduje się na zakup naszego kursu czy e-booka, może otrzymać go znacznie szybciej niż produkt fizyczny, który trzeba przecież zapakować, wysłać i oczekiwać kilka dni na jego dostawę. Pół biedy, kiedy kupujemy coś w naszym kraju, ale kiedy zamawiamy towary na przykład na Amazonie, czas dostawy wydłuża się do kilkunastu dni. W związku z tym coraz więcej osób decyduje się na wybór właśnie e-booka niż papierowej wersji tego samego produktu. Dzięki rozwojowi czytników e-book czy całych platform umożliwiających słuchanie audiobooków staje się to coraz bardziej popularne. W tym tonie dochodzimy do trzeciego plusu tworzenia własnych produktów, jakim jest koszt tworzenia naszego autorskiego produktu. O ile stworzenie kursu online wymaga od nas zainwestowania pewnej kwoty pieniędzy, o tyle tworzenie e-booków jest praktycznie bezkosztowe. Wystarczy posiadać komputer, czas i odpowiednią wiedzę i każdy z nas może stworzyć swój własny produkt w postaci elektronicznej książki. Oczywiście, jeżeli chcecie być mega profesjonalistami, możecie oczywiście zlecić przeredagowanie tekstu, stworzenie autorskiej okładki i tym podobne, ale przy odrobinie dobrej woli wszystko to możecie zrobić zupełnie sami. W tym miejscu warto dodać, że wszystkie nakłady, jakie ponosimy podczas tworzenia czy to kursu, czy też e-booka, są wydatkami jednorazowymi. Oznacza to, że nie musicie w nieskończoność dokładać do swoich produktów coraz to większej puli pieniędzy. Raz opublikowany produkt nie generuje Wam więc już więcej kosztów związanych z jego tworzeniem. W zamian za to może generować Wam zyski, które po czasie przerosną początkowe koszty i sprawią, że produkt zacznie dostarczać Wam pieniądze. Kolejnym bardzo ciekawym aspektem jest to, że zarówno kursy online, jak również e-booki pozwalają nam zbudować dochód pasywny. Tak, dokładnie, dochód pasywny, czyli święty graal każdej osoby zainteresowanej zarabianiem w internecie, jak również w realu. Raz wykonana przez nas praca przy tworzeniu naszego produktu daje nam możliwość zarabiania pieniędzy bez naszej ingerencji. Ileż to już razy mogłem doświadczyć tego niesamowitego uczucia, kiedy wstałem rano, a podczas gdy spałem, dochód pasywny pracował dla mnie dzień i noc. Zobaczcie, jak wygląda to u mnie. Na chwilę obecną posiadam dwa kursy online. Jeden z nich jest to kurs rozwoju i zarabiania na platformie YouTube z dominu YouTube'a na temat prowadzenia kanału i zarabiania dzięki platformie YouTube. Drugi z moich kursów to Akademia Afiliacji, która uczy, jak zarabiać przez internet dzięki programom partnerskim, budując przy tym dochód pasywny. Oba te produkty spełniają wszystkie z przedstawionych wcześniej plusów zarabiania dzięki własnym produktom online. Mogę sprzedawać niezliczoną ilość kopii do każdego człowieka na ziemi, który posiada dostęp do internetu i odpowiednie środki na swoim koncie. Mało tego, raz wykonana praca, jaką jest tworzenie danego produktu, owocuje później zarobkami w kolejnych miesiącach istnienia naszego e-booka czy kursu. Nie można również nie wspomnieć o jednej niesamowicie ważnej rzeczy. Tworząc własny produkt, to my decydujemy o jego cenie i w każdej chwili możemy ją zmienić. Chcesz sprzedawać kursy za kilka tysięcy złotych? Okej. Jeżeli znajdziesz klientów, możesz to robić bez najmniejszego problemu. Chcesz zrobić dzień darmowej dostawy czy Black Friday i obniżyć wartość swojego e-booka czy kursu o na przykład 70%? Okej, czemu by nie? Nikt Ci tego nie zabroni. To my kształtujemy politykę cenową naszych produktów. Jest to niesamowicie ważne, ponieważ daje nam możliwość decydowania o tym, jak sprzedawać. Możecie zrobić na przykład 3 dni promocji, w której Wasz produkt będzie mega przeceniony, by następnie wstrzymać te działania na przykład rok. Wszystko zależy tak naprawdę od Was samych. Mam nadzieję, że uświadomiłem Wam już dostatecznie, że posiadanie własnego produktu jest rzeczą niebywale dobrą i wcale nie musicie ograniczać się tylko i wyłącznie do zarabiania na Waszych produktach. Na przykładu,
stworzyłem darmowy kurs zarabiania dzięki afiliacji i każdy otrzymuje do niego dostęp zupełnie za darmo. Wystarczy tylko zapisać się na mój newsletter. Link do niego oczywiście znajdziecie pod tym wideo. W tym przypadku mój autorski produkt nie jest sprzedawany, a oddawany za darmo. W zamian jednak za to poszerzam liczbę osób, do których mogę dotrzeć ze swoim przekazem. Kolejny przykład. Pewnego razu oddałem swój kurs jednemu z moich widzów zupełnie za darmo w zamian za wykonanie pewnego zlecenia. Zarówno on, jak i ja byliśmy zadowoleni, ponieważ zyskaliśmy na tego typu wymianie, która odbyła się bez żadnej gotówki. Jak widzicie, własny produkt można użyć w wielu różnych okolicznościach i jest on bardzo przydatny. Tak się składa, że kolejnym kursem, nad którym będę pracował w 2020 roku, jest właśnie kurs tworzenia własnych produktów w postaci autorskich e-booków. Sam projekt jest na początkowej fazie rozwoju, lecz koncepcja zakłada stworzenie kursu online, który krok po kroku będzie pokazywał, jak możecie sami stworzyć swoją elektroniczną książkę. Zaczynając od pomysłu na temat naszej wirtualnej książki, poprzez proces jej tworzenia i redagowania, kończąc oczywiście na różnego rodzaju sposobach sprzedaży naszego e-booka. Oczywiście również tych, które nie wymagają od nas zakładania działalności gospodarczej. Chcę stworzyć więc kompleksowe źródło wiedzy, które krok po kroku poprowadzi Was przez każdy etap tworzenia e-booka. W swojej karierze stworzyłem już kilkanaście e-booków na różnego rodzaju tematy, w związku z tym posiadam odpowiednią wiedzę, aby z sukcesem przekazywać ją również Wam. Mam jednak w tym miejscu wielką prośbę do Was, moich widzów. Chciałbym zapytać Was, na co najbardziej miałbym zwrócić uwagę, tworząc właśnie ten kurs. Sztuką jest przekazać wiedzę innym, znając bardzo dobrze temat i pewne zagadnienia, które dla mnie są oczywiste, dla innych wcale takowe nie muszą być. W związku z tym zachęcam Was do pozostawienia komentarzy, które będą opisywały, co chcielibyście, abym zawarł w najnowszym kursie, jaki będę dla Was tworzył. Pomagając mi w tym zadaniu, pomagacie również sobie i innym osobom, które będą korzystać z wiedzy, którą chcę im przekazać. Z góry dziękuję wszystkim, którzy zechcą dołączyć do tego zadania. A tak w ogóle, na marginesie, co sądzicie o pomyśle stworzenia tego kursu? Komentarz będzie mile widziany. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że to wideo dostarczyło Wam wartościowej porcji wiedzy na temat zarabiania przez internet dzięki tworzeniu własnych produktów. Jeżeli tak się stało, zachęcam Was serdecznie do podesłania tego wideo swoim znajomym, jak również pozostawienia komentarza pod tym wideo. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.